Witamy Państwa serdecznie, jak zawsze, z Centrum Harmonii. Chciałam Was zawiadomić, że podjęliśmy decyzję o zmianach, jakie tutaj nastąpią. Duże zmiany nie będą, ale to chodzi o Was, o tych, którzy chcą do nas przybywać. W pierwszym punkcie, ja już się z tym zanosiłam od początku tego roku i wiedziałam, że do zakończenia tego roku 2018 musimy podjąć decyzję. Jak wiecie, ja za parę dni będę 64 lata, mój mąż 67, jesteśmy na emeryturze, także chcemy, żeby troszeczkę do nas ten stres, żeby się obniżył na minimum i chcemy poświęcić też dużo czasu przyjemnego ze zwierzętami. Tak, wiecie, mamy rancho papug, mamy bardzo dużo, mamy 22 papugi, to znaczy się, mamy dużo par już sparowanych i tutaj jest ze mną młody Igor, tak obiecałam przy oczyszczaniu, piękna istota, chłopiec był oczyszczany, Igor i powiedziałam to imię. Dam następnemu, to jest Ara Catalina, jest piękny, piękny okaz, także pracy mamy, nam pracy przybywa, nie ubywa i dlatego podjęliśmy decyzję jednogłośnie, cała rodzina, że musimy odstąpić od opieki nad naszymi gośćmi, to znaczy się mieszkanie dla gości już oddałam i teraz kto chce przybyć. To jest Denia i jest miasteczko turystyczne. Do wynajęcia jest masę obiektów, apartamentów, hostale, hotele. Także kto będzie chciał przybyć, proszę się postarać w internecie sobie zarezerwować jakieś obiekty do zamieszkania. Możecie przybywać na 2 dni, na 3 dni, bo wcześniej był problem. To musiał być pobyt jednotygodniowy, dlatego że chodzi o zajęcia. A w tej chwili, jeżeli ktoś będzie w mieście, to ja będę odbierała, bo mój mąż tutaj na Haciendę do Centrum Harmonii i będziemy się umawiać na zajęcia, czy na hipnozę, czy na masaże, tak jak tutaj dochodzący tubylcy. I dla nas to jest rozwiązanie, dlatego że ten czas musimy poświęcić i dla siebie, dla rodziny, przede wszystkim dla rozwoju naszej hodowli papug. I proszę o zrozumienie. I właśnie to są te zmiany. Dla nas nieduże zmiany, dla Was może duże. Także jak się zapytujecie, bo już są zapytania o rezerwacje, nie robimy żadnych rezerwacji. Przez to więcej przybywajcie sobie na wypoczynek, a telefonicznie się umówimy na terminy do zajęć, hipnoz i tak dalej. To prowadzimy dalej, bo mam tutejszych tutaj tak samo odwiedzających. Poza tym Pita ma też mniej czasu. Ja już muszę kamerę obsługiwać i także nam salon fryzjerski ekspanduje. Pita prowadzi, jest co dnia od rana do wieczora po prostu w salonie i zatrudniamy fryzjerów, jedną fryzjerkę mamy fajnie, mamy jej z paznokciami, z kosmetyczką i jeszcze chcemy zatrudnić jedną albo dwie, także nasz czas jest tak wypełniony i spełniony, a projektów mamy dużo. Przede wszystkim ja chcę dokończyć drugi tom mojej książki. Ja nagram pierwszą część, to będzie na płytkach kompaktowych i drugi tom będzie też nagrany na płytce. Także będzie dostępny. Ja ogłoszę, kiedy będzie gotowy. I właśnie na to ja potrzebuję czasu. Tym bardziej, że mamy produkcję olejku Gracja. Zachęcam do zakupienia. Jeszcze raz powtarzam. W Polsce olejek jest do zakupienia. Poza tym zamawiajcie u nas bezpośrednio. Wysyłamy na cały świat. Tak było i tak jest. Także co jeszcze miałam tutaj dodać? Bardzo z tego miejsca dziękuję się wszystkim gościom, którzy mogli być w naszym mieszkaniu dla gości i cieszymy się, no ale kto ma przybyć, przybędzie właśnie na inny sposób, bo tak samo przybywają sobie na 2-3 dni i z Niemiec, i
i Polacy z innych krajów tak samo teraz mają okazję sobie na krótsze pobyty i skorzystać tutaj z naszych usług. Co jeszcze chciałam dodać? Nie wiem. Teraz mamy okres zimowy, także dnie są krótsze i przez to jest więcej pracy, bo to trzeba się uwinąć, zanim jest jeszcze jasno, chociaż jest dzień jest dłuższy jak w innych krajach północnych. Tak. Także staramy się, co możemy. Przede wszystkim przeszliśmy wszyscy odnowienie komórki macierzystej. Są potężne zmiany. Muszę to zapowiedzieć, że nie tylko się cieleśnie są zmiany cielesne, ale bardzo mocne są zmiany umysłowe. Po prostu człowiek się robi taki frywolny, taki swobody, dużo rzeczy odchodzi, że przestaje się interesować tym, co człowiek chciał wiedzieć i był dociekliwy. Po prostu to się otwiera, że to jest nieważne. Jest koncentracja więcej na przyjemnych, jak na jakichś złych rzeczach, co dokuczliwych, co zajmuje umysł ludziom w myśleniu. I to jest takie przykre, bo zamiast myśleć o sobie, to myślą o wszystkich tam dookoła, co się dzieje na świecie. I to nic nikomu nie daje. To jeszcze większy stres powoduje. A jak jest stres, to występują choroby, tak? A najwięcej obrywa serce. Także przez odmłodnienie komórki są potężne zmiany, także koncentracja się wtedy staje na przyjemnych rzeczach. Przede wszystkim całe takie życie ziemskie w tym wcieleniu. Każdy o tym wie, że dużo jest jakby wymazane, poszło w zapomnienie, nie może sobie przypomnieć, jak tam kiedyś była przyjaźń w szkole, jakie imię było, jak nawet wygląd. Po odnowieniu komórki to przychodzą momenty i w dzień i przy wybudzaniu się, ja mówię o mnie i o tych, co mi dają znać, że nagle otwiera się przestrzeń i się jest w tym momencie tam, gdzie się, wie się imiona, widzi się, no wszystko to jest coś fajnego. Także jakby te archiwum z tego życia, że jest ten dostęp do każdego momentu i się nic nie jest w zapomnieniu, nie trzeba zdjęć oglądać, bo się ma w sobie to po prostu, tak jak kino w głowie by się miało. No, także ja jeszcze ten proces odmłodzania, bo nie wiem, czy wszyscy oglądali, to było na bazie numer 2, gdzie Rafael odpowiada na pytania, pytałam się, ja byłam odnawiana chyba w maju, to był chyba maj. I jak przed miesiącem, to ja byłam odnowiona 47%. Także Rafael powiedział, że do roku czasu ta odnowa ciała fizycznego się dzieje w zależności od wieku. Także 64 lata, to już to ciało tyle oberwało i przeszło. I to jest wiadomo, tak, że ta odnowa idzie inaczej. U młodszych ludzi idzie szybciej. Nie, także cieszymy się, prowadzimy dalej, oczyszczamy zwierzęta, oczyszczamy ludzi z programów, z czipów i z czipów energetycznych u zwierząt i odnawiamy komórki macierzyste. To się dzieje, bo tutaj my sobie planujemy czas z Simone, kiedy mamy po prostu obrobię foliery, papugi, koty, psy, górę, dół i wtedy mamy czas, tak żeby sobie możemy planować. I dlatego musieliśmy zrezygnować z opieki nad gośćmi, żebyśmy mogli tutaj spokojnie, bez stresu wykonywać to, co musimy zrobić, tak? A przyjemność Was goszczenia jest niesamowita i poznania Was, a no musieliśmy po prostu odstąpić od czegoś, żeby nie wpaść w jakąś pogonkę, a w naszym wieku to nie jest zdrowe po prostu, tak? I my mamy marzenia. Nasze marzenia są, jakbym powiedziała, normalne. Nie wychodzimy poza jakiś tam zasięg, że
dorobić się tego czy tamtego. My żyjemy na bieżąco i jesteśmy przez to szczęśliwi, dlatego że to są nasze marzenia takie codzienne. Chcemy je tylko po prostu spełnić, wypełnić, dogodzić, doglądamy, żeby zwierzęta czuły się dobrze, żeby nam było też dobrze, tak? Także i to jest najważniejsze. Niektórzy mówią, po co ci tyle zwierząt, albo weź odstąp od tego, my mamy kury, kaczki, gęsi, my je nie zabijamy, nie jemy, my je wymieniamy do magazynu na ich pożywienie, mamy indyki, także mamy jajka i z tego korzystamy, z mięsa mniej, bo to przy czym się chodzi, to jest, należy jakby do grona znajomych i rodziny i dlatego unikamy tego, nie? Ale to sprawia przyjemność, że to jest, żyje się, przygląda się temu, jak sobie w naturze dają rany, a u nas to jest natura po prostu, tak? Unikamy chemii czy jakichś chemicznych. Także i właśnie przez odmiany komórki też dużo się zmienia. Odchodzi ochota na dużo rzeczy, na przykład ci, którzy potrzebowali dużo mięsa. Ja to nie neguję. Każdy ma jeść i ma prawo do tego, na co ciało ma ochotę. A ciało fizyczne daje znać, tak jak już nieraz tłumaczyłam, i wtedy trzeba tego dostarczyć. To są jakieś witaminy, minerały i tak dalej. Także dużo jest zmian, chodzi o diety, o ten, mam zgłoszenia od ludzi, są symptomy, tak jak powiedziałam, to jeszcze do głębiej mamy te informacje od Rafaela, że te symptomy po odnowie komórki, gdzie ciało fizyczne zaczyna w ciele fizycznym być wymiana informacji w poszczególnych komórkach, idzie organami. Tak? I wtedy są właśnie te jakieś bolączki czy rozwolnienie. Nie musi to być, ale im ciało starsze to jest. To po prostu ten proces odnawiania to jakby przypomnienie czegoś, co kiedyś coś było zepsute, bolało, jakieś chroniczne i to się przechodzi w krótkim czasie, bo to są symptomy. Także nie trzeba się tego wystraszyć. Po prostu ja jeszcze do dzisiaj coś tam przechodzi, to zaraz ja mam tę możliwość, że pytam się Rafaela, tak? Należy do tego i jest spokój, także każdy z nas coś przechodzi. Tak, u Szczepana są bardzo duże zmiany. Zmiany umysłu, po prostu rozwinął nam się Szczepan do jako inteligentny, myślący, na trzeźwo myślący się to nazywa, taki realistyczny mężczyzna. Rozwija nam się świetnie, cieszymy się z tego. My mamy nieraz do niego więcej pytań, jak on do nas teraz, tak? Cieszymy się. Ten, kto tu przybywa, wie. Także jak wiecie, żeśmy stracili jednego psa. Paulo już zrobił się staruszek, już 12 lat dalmatyńczyk, to jest wysoki wiek. A on tym bardziej epilepsji ma, także te tabletki, wszystko to też ma działanie na niedobre na organach, ale jest oczyszczony, miał właśnie chipy, wszystkie zwierzęta miały chipy energetyczne, także poza jedną papugą umie, nie? Zdaje się, nie, miała chyba jednego. No i jeszcze raz będziemy oczyszczali naszego Igorka, bo to trzeba zanim zacznie, on malutki, ma 2,5 miesiąca. Tak, Igorku, opowiadam. Dobrze się czujesz, nie? Fajnie, fajnie. Jest spokojny. A tu symbolicznie, tutaj do naszego rancha, to jest maskotka, którą nasz gość z Chicago zeszczelił. Tutaj był jarmark taki, kirmis i on tam zeszczelił go i podarował nam symbolicznie tutaj na rancho. Cieszymy się, dziękujemy serdecznie. I także mamy zapowiedź też, że Michał się wybiera, znacie jego cudowne hipnozy, przekazy, cieszymy się bardzo. Kiedy? Nie wiem, ale wkrótce się zobaczymy, powiedział, także teraz tylko hipnozy będą, jak ktoś przybędzie, będzie chciał hipnozy, albo z osób, które już znacie i będzie się to odbywało, także
jest dużo informacji, dzielimy się z Wami. I nie słuchajcie jakieś tam zastraszania, jakieś tam mordowania, że ten, to co ma być, to będzie. Nie rozmyślajcie nad tym. Rozwijajcie się sami, bo tą moc w sobie ma każdy. Jesteśmy cząstką źródła. Możemy tworzyć i tworzymy, ale twórzmy to tak, żebyśmy byli szczęśliwi. A po dobie komórki wiek się zatrzymuje i cofa się, młodniejemy, to oznacza się, że możemy dłużej cieszyć się, ale dobrym. I stwarzajmy to dobre. Także kochani, tak jak zapowiedziałam, przyjeżdżajcie, ale załatwiajcie sobie to poprzez internet, wasz pobyt, a my tutaj będziemy robili terminy, żeby was na zajęcia przywozić. Poza tym olejki u nas zamawiajcie. Działanie olejków znacie. I to działa, to jest olejek energetyczny, Gracja Oil, w Polsce dostępny i poza tym u nas. Także oczyszczajcie się, odgładniajcie. I nie zapomnijcie o waszych zwierzętach, bo to są wasze towarzysze, to są istoty duchowe też do nich. Po to tu przychodzą. Na ten moment, kochani, zostańcie zdrowi i namaste z tego miejsca. Gracja.